Cześć, tu Albert Zermarku. W tym filmie porównam ze sobą dwa tablety Durabook. R8 i R11 mogą pracować w terenie, na produkcji, być użyte jako terminale na wózkach widłowych, na przykład w magazynach lub zainstalowane w pojazdach. Różnią się tylko rozmiarem, a może są jeszcze jakieś inne cechy, które je wyróżniają. Które wybrać? Przyjrzyjmy się obu modelom pod kątem ich kluczowych cech. <try> Zacznijmy od tego, co najważniejsze w kompozytorze wzmocnionym. Jak przystało do rozwiązania klasy Fully Rabbit, oba tablety są solidne i odporne na uszkodzenia. Potwierdza to określający ich stopień wytrzymałości wojskowy certyfikat Military Standard 810H. W praktyce oba mogą upaść na beton z wysokości 180 cm. Oba urządzenia posiadają także certyfikat IP66, co oznacza, że mogą pracować w najtrudniejszych warunkach. A ich konstrukcja nie pozwoli na przedostanie się do środka żadnego pyłu czy wody. Ich ekrany zabezpiecza szkło Gorilla Glass, spowodowane rozwiązanie skutecznie chroniące przed zarysowaniami i pęknięciami. Jak widać, DuraBooker 8 jest mniejszy, ma 8 cali i waży jedynie 860 gramów, co sprawia, że jest niezwykle poręczny. A to może stanowić ważny argument przy wyborze sprzętu do zadań, które wymagają przemieszczania się pieszo i noszenia sprzętu. R11 ze swoim ekranem o przekątnej 11,6 cala jest wyraźnie większy i waży 1600 gramów. To rozwiązanie polecamy do zastosowań, gdzie ważniejsze od jakiej konstrukcji jest duży ekran, pozwalający wyświetlać większą ilość niezbędnych danych. Zarówno R8, jak i R11 pracują na Windowsie 10 Pro lub 11 Pro i są wyposażone w takie opcje łączności jak Wi-Fi, Bluetooth, a opcjonalnie też w LTE i GPS. Każde z urządzeń możesz zastosować do swoich potrzeb, dobierając niektóre podzespoły tak, aby jak najlepiej pasowały do planowanych zadań. W tym przypadku możemy przytoczyć przykład wybór bardziej ekonomicznego procesora Intel Premium Gold w R8, czy rozbudowę pamięci RAM lub wymianę dysku na większy. Możliwe są również różne warianty złączy wejść-wyjść. Zespół Ragat Experts chętnie pomoże dobrać odpowiednie rozwiązania, ale zanim przejdziemy do kontaktu, rzućmy okiem na podstawowe konfigurację obu urządzeń. Są one wyposażone w procesory Intel Core 12 generacji i dyski NVMe SSDE. W wariancie podstawowym ich pojemność to 128 GB dla R8 i 256 GB dla R11. W obu jest możliwość wyboru pojemniejszego dysku maksymalnie do 1 TB. Oba urządzenia w standardzie posiadają baterie pozwalające na 8 godzin pracy. Różnica pojawia się, gdy przyjrzymy się możliwościom rozbudowy. Większa bateria w R11 to nawet 15 godzin bez ładowania, natomiast w przypadku R8 uzyskujemy jeszcze lepszy wynik 17 godzin pracy na baterii. To wyniki, które pozwalają na swobodną pracę, nawet bardzo daleko od źródeł zasilania. Decydując się na większe baterie, należy pamiętać, że wiąże się to z większym rozmiarem i wagą urządzenia. W tym wypadku trzeba po prostu ocenić, co jest dla nas ważniejsze. Do obu modeli producent przewidział szereg przydatnych akcesoriów, takich jak obrotowy uchwyt na rękę, szelki dwu- i czteropunktowe, rączki, stacje dokujące do pojazdów oraz wiele innych. Cena R11, podobnie jak jego wymiary i waga, jest większa. Na ten moment ceny podstawowe wersji R11 oscylują w granicach 10 000 zł netto, gdzie koszt R8 to około 9 000 zł netto. Jest też tańsza wersja R8, o której wspomniałem, z procesorem Intel Premium Gold. Za nią zapłacimy około 7000 zł netto. Dla naszych partnerów zawsze oferujemy dodatkowe rabaty do dalszej sprzedaży. Podsumowując, DuraBook R8 to tablet, który polecam osobom potrzebującym poręcznego, lekkiego, wytrzymałego urządzenia do pracy w terenie. Dzięki tym, małym wymiarom i wadze, jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich którzy często przemieszczają się i potrzebują mobilnego sprzętu. Ważną cechą R8 jest też brak wentylatora. R11 jest większy i wydajniejszy. 11-calowy tablet oferujący znacznie większą przestrzeń roboczą dobrze sprawdzi się jako komputer zamontowany w pojeździe. Jednocześnie należy pamiętać, że oba modele posiadają wiele opcji łączności, wiele opcji konfiguracji. Jeśli szukasz rozwiązania idealnie dopasowanego pod Twoje potrzeby, Zapraszam do kontaktu z zespołem Ragat Experts lub wizyty na naszej stronie internetowej ragat.com.pl. Linki do tabletów, tak jak zawsze, znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!